przez morza i lądy, odkrywając przyrodę. Taką nazwę nosi nowa zielona pracownia, która powstała w szkole podstawowej nr 16 w Zabrzu. Teraz jest bardzo dobry sprzęt, o wiele lepiej się uczy i na pewno osiągniemy bardzo dobre wyniki w nauce. Teraz biologia została waszym ulubionym przedmiotem? Tak. Na 100% tak. Nowa sala to nie tylko nowy wygląd, ale i nowoczesny sprzęt multimedialny oraz szereg pomocy naukowych, które mają ułatwić i urozmaicić naukę. Mamy szereg zestawów do doświadczeń, mamy nowe globusy, nowe modele, mamy świetny sprzęt w postaci GPS-u, za pomocą którego możemy super organizować wyjścia terenowe i w praktyce uczyć dzieci. Możemy podróżować sobie po świecie i Polsce bez biletu. Dzieci tutaj w nowej pracowni mogą się zaprzyjaźnić z pantofelkiem i z amebą, zbadać twardość skały, no i przeprowadzić wiele ciekawych innych doświadczeń. Szkoła podstawowa nr 16, podobnie jak inne zabrzeńskie placówki oświatowe, ciągle się rozwija. Zielona pracownia to kolejny krok, który ma służyć młodym ludziom w zdobywaniu niezbędnej wiedzy. Milowy krok do przodu. Mamy piękną pracownię, środki pozyskane z projektu, więc myślę, że to bardzo się przyczyni do rozwoju edukacyjnego moich uczniów. W sumie w zabrzeńskich placówkach oświatowych działa już 12 podobnych sal edukacyjnych. Dzięki takim pomocom, które w tej pracowni się znajdują, myślę, że nauka jest przyjemnością, ale myślę, że powstanie tej pracowni jest również dowodem na to, jak ważna w naszym mieście jest dbałość wszystkich o środowisko, które zostawiamy dla następnych pokoleń. Zielone pracownie to m.in. efekt współpracy Urzędu Miasta Zabrze i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Miasto Zabrze jest w czołówce miast, które, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z Wojewódzkiego, ale również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz, to od wielu lat współpracujemy w zakresie zielonych pracowni, ale również w zakresie środków pozwalających na przeprowadzanie inwestycji ograniczania niskiej emisji w naszym mieście. Koszt stworzenia zielonej pracowni w Szkole Podstawowej nr 16 wyniósł 37,5 tysiąca złotych. Wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to aż 36,5 tysiąca złotych.